Trenerze, prośba o podsumowanie dzisiejszego sparingu z Chrobry Głogów. No może zacznę od tego, że podsumować przede wszystkim ten obóz. No najważniejsze, że udało nam się zrealizować to, co chcieliśmy. I to momentami widać. Natomiast co do dzisiejszego sparingu, no cóż, no przykro, bo dzisiaj się niczego nowego nie dowiedziałem. Po prostu pewne rzeczy mnie utwierdziły w niektórych jakby rzeczach i no, dzisiaj wiem, że nie ma co niektórych tematów przeciągać, po prostu trzeba podejmować decyzje i jak najszybsze i wiem, że ten zespół dzięki temu pójdzie do przodu i lekcja dla nas i trzeba odrobić ją i jechać do przodu. A czy jest Pan zadowolony z tego, jak przebiegły przygotowania na obozie w Opalenicy? Nie, no to obóz, tak jak mówię, zrealizowaliśmy wszystko, co sobie założyliśmy ze sztabem przed, także to jest najważniejsze i te sparingi nie do końca odbijają to, co robiliśmy, bo musimy tutaj, że tak powiem, sztukować trochę. Mamy sporo młodzieży i to zestawienie nasze osobowe mocno gdzieś tam zróżnicowane i to po prostu widać na boisku. I to nie możemy od tego uciekać, trzeba podejmować szybkie decyzje i od następnego sparingu skupiać się na tych ludziach, którzy rzeczywiście nam pomogą, albo na tych, którzy mogą nam pomóc, a po prostu niektórymi tematami sobie po prostu nie zawracać, bo było szkoda czasu. Dziękuję bardzo. Prośba o podsumowanie dzisiejszego sparingu, jak Twoimi oczami to wyglądało? No może jesteśmy po ostatnim dniu obozu, gdzie ta praca była naprawdę ciężka. No i przez to cierpią na razie niektóre aspekty, głównie fizyczne, tak wiadomo, że to zmęczenie jest duże. Chcieliśmy wygrać, to się nie udało, ale widać było po zespole, że dzisiaj te obciążenia były duże i sporo było niedokładności, może czasami fajne pomysły, ale wiadomo, gdzieś na zmęczeniu to jeszcze bardziej trzeba być skoncentrowanym, dokładnym i momentami tego zabrakło. Parę sytuacji mieliśmy, ale niestety przegrywaliśmy. A jak z Twojej perspektywy wyglądał cały obóz szkoleniowy? Jak Twoimi oczami, jak oceniłbyś, czy udało się tutaj zrealizować te cele, z którymi przyjechaliście? Myślę, że tak, bo naprawdę praca była niezaburzona, niczym ani nie mogliśmy narzekać na pogodę, ani na nic innego. Warunki naprawdę były bardzo dobre, jeśli chodzi o tą pracę, którą wykonaliśmy na treningach i nie tylko, czy to na siłowni, czy na boisku, to naprawdę bardzo dobrze to wyglądało. Wiadomo, no zdrowie teraz jest najważniejsze, tak? Żeby wszyscy zawodnicy gdzieś tam jakieś mikrourazy się na pewno pojawiły, to jest normalne, ale żeby teraz to wszystko doprowadzić do porządku, chwilę teraz odpoczynku i pracujemy dalej, bo jeszcze trochę zostało do początku ligi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.